Piątkowy wieczór w studiu Polsatu w Warszawie odbyła się trzecia edycja gali Cloud MMA. Według naszej YouTube'owej ankiety zdecydowanie największa ilość głosujących, bo aż 52% oceniła, że gala była słaba bądź bardzo słaba. 30% ankietowanych zadeklarowało, że w ogóle nie oglądało wydarzenia, co jest drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią, a podium z wynikiem 11% zamyka odpowiedź, że gala była średnia. O ile w przypadku dwóch poprzednich gal Clouda odbiór widzów był równie nieprzychylny, lecz wynikał z niedziałającego bądź zacinającego się pay-per-view, tak tym razem wyraźna przewaga negatywnych ocen w głównej mierze spowodowana jest kuriozalnym i absurdalnym przebiegiem dwóch najbardziej wyczekiwanych walk. Śmiało można powiedzieć, że to, co się tam działo, przeszło najśmielsze oczekiwania, a reakcja komentatorów, zawodników w roast roomie czy samego konferansjera mówi sama za siebie. Jednak należy wspomnieć również o drugiej stronie medalu, gdyż nie zabrakło także zwolenników tego typu w cudzysłowie performance'u, którzy twierdzą, że to, co działo się na końcu gali, było kwintesencją freak fightów. Jest to jednak dość mała grupa odbiorców. Jako pierwsi tego wieczoru do klatki weszli bohaterowie starcia 2x2, czyli Mavs i Świstak oraz Banner i Antena. Zdecydowanymi faworytami starcia byli zawodnicy tworzący pierwszy duet i dość szybko pokazali oni, dlaczego tak było. Szczególnie Mavs bardzo wyraźnie zdominował Bannerskiego i był bliski wykończenia go już w pierwszej rundzie, jednak ostatecznie wszyscy zawodnicy przetrwali otwierającą odsłonę starcia. W drugiej rundzie Mavs czysto trafił Bannerskiego, po czym ten zalał się krwią i został wykluczony z pojedynku. Następnie oglądaliśmy więc już solówkę pomiędzy Świstakiem i Anteną. Drugi z nich bardzo mocno odczuł trudy pierwszej odsłony starcia i w pewnej chwili zdecydował się odpuścić dalszą walkę. Wypluł szczękę z ust, po czym przyjął na twarz jeszcze jeden silny cios, a podczas liczenia nie wykazał chęci do powrotu do starcia. W ten sposób zwycięzcami otwierającej walki Santa Cloud zostali Mavs i Świstak. W drugim, jednocześnie ostatnim darmowym pojedynku wydarzenia zobaczyliśmy dwóch stójkowych specjalistów, pięściarza Marcina Siwego i znanego z Gromdy Wasyla. Ukrainiec lepiej wszedł w pojedynek i od początku narzucał sporą presję na nieco przytłoczonego Siwego. Bokser wyczekał jednak swój moment i jeszcze w pierwszej rundzie złapał rytm oraz zaczął się skutecznie odgryzać. W drugiej odsłonie starcia Siwy przejął kontrolę nad pojedynkiem i zasypał rywala gradem ciosów, z których jeden uszkodził oczodół Wasyla, co zmusiło go do przybrania defensywnej postawy i poskutkowało dwoma liczeniami, które jednak na tak zwanym charakterze zdołał przetrwać i ostatkiem sił dotrwał do finałowej rundy. Jak się jednak okazało, i tak nie został on dopuszczony do finałowej odsłony starcia, w związku z czym Marcin Siwy okazał się zwycięzcą tej walki. Główną kartę walk otworzyło jedyne tego wieczoru starcie kobiet pomiędzy Marianną Schreiber i Moniką Laskowską. Faworytką pojedynku była aktywistka, która równo z gongiem ruszyła na rywalkę i starała się odebrać jej wolę do walki, korzystając ze swoich długich ramion. Spora część pierwszej rundy przebiegała pod znakiem chaotycznych i pozbawionych techniki wymian ciosów oraz długiego klinczu, podczas którego obie panie nieudolnie starały się obalać. W drugiej rundzie panie nadal nie kalkulowały i cały czas szły ze sobą na ostrą wymianę ciosów. Jednak ta pod koniec rundy po raz kolejny mimo ostrzeżeń sędziego złapała się siatki, za co został odjęty jej jeden punkt, co sprawiło, że losy pojedynku nie były jeszcze Laskowska dzielnie walczyła i próbowała poszukać obalenia, jednak hipokrytka nie dała się sprowadzić do parteru i raz za razem punktowała niższą rywalkę. Ostatecznie to zacięte i wyniszczające starcie odbyło się na pełnym dystansie, a jego jednogłośną zwycięzczynią została ogłoszona Marianna Schreiber, która po walce ze szczęścia i zmęczenia aż zaniemówiła i miała problemy nawet z okazaniem swojej olbrzymiej radości. Oprócz tego, że po walce doszło do wzajemnego oddania sobie szacunku i zażegnania sporu pomiędzy rywalkami, to w media roomie doszło także do innego, w pewnym sensie historycznego pojednania pomiędzy Marianną a Gochą Magical. Przypomnijmy, że Schreiber przy okazji drugiej gali Clouda na różne sposoby starała się zablokować wydarzenie, argumentując to właśnie walką Gochy Magical, która wedle jej oceny nie powinna zostać dopuszczona do walki ze względu na problemy zdrowotne oraz wytykając jej patologiczną przeszłość. Marianna przed kamerami kanału MMA.pl przyznała się do błędu i w bezpośredniej rozmowie przeprosiła Gochę za to, że pochopnie ją oceniła. Popularna Margaret co prawda podała jej rękę, jednak równocześnie wyzwała ją do walki, godząc się nawet na gołe pięści. Pani Małgorzata pewnie bardziej niż ja zasłużyła na tytuł królowej, dlatego że osiągnęła cel życiowy, czyli wyszła z tych wszystkich toksycznych sytuacji, które ją otaczały i zrobiła coś dla siebie, dla swojego zdrowia i na pewno za to muszę ją przeprosić. Muszę panią przeprosić za to, że oceniałam panią pochopnie. Ale powiem ci jedno, zabam ci na walkę, królowa jest jedna. To powiesz teraz. I może gołe pięści? Mogę być gołe. To jest decyzja mojego teamu, mojego trenera, mojego menadżera. Ja tutaj nie mogę takiej decyzji sama podejmować. No to mam nadzieję, że się
spotkamy. Następnie w klatce pojawili się Szulakowski oraz rekordzista i o ile to znacznie bardziej doświadczony fighter był faworytem starcia, o tyle szybko okazało się, że w formule bokserskiej nie będzie on w stanie kontrolować pojedynku z Wojtkiem, który bardzo sprawnie korzystał ze swojej przewagi warunków fizycznych, kontrolował dystans i celnie trafiał swojego oponenta. Już pod koniec pierwszej rundy Szuli pod naporobny przebieg miały kolejne odsłony tego starcia. Szuli starał się być aktywny i pracować na nogach, jednak była to woda na młyn dla spokojnego i szukającego swojej szansy Sobierajskiego, który nie dawał się zaskoczyć i sam raz za razem trafiał swojego rywala. Mimo ostrej szarży Szulakowskiego na koniec pojedynku, nie udało mu się odwrócić losów starcia i rekordzista zanotował dość komfortową wygraną na punkty, pokonując kolejnego bardziej mocnego zawodnika i pokazując, że może być bardzo mocnym punktem federacji. Tym bardziej, że na jego rekord 3-0 składają się już wygrane w MMA, kickboxingu oraz boksie. Do jeszcze większej niespodzianki doszło w kolejnym pojedynku pomiędzy Błażejem Augustynem a Zbigniewem Bartmanem. Bardzo dużym faworytem tego starcia był były piłkarz m.in. Lechii czy Jagiellonii, tym bardziej, że niedawno mocno zbił on walcząc na zastępstwie Dominika Pudzianowskiego, a ponadto sam Bartman wydawał się nie być pewien, że jest gotowy na walkę z zawodnikiem z dłuższym stażem. Panowie od początku byli aktywni, Błażej trafił Zbyszka bardzo mocnym niskim kopnięciem, na co siatkarz odpowiedział serią bardzo mocnych ciosów. Już po chwili Bartman dołożył do swojego arsenału potężnego high kicka, po którym Augustyn był liczony i wyraźnie otumaniony. Zbyszek kontynuował swój napór i poczęstował rywala również silnym kopnięciem na okolice żeber, które Augustyn przyblokował łokciem. Następnie podczas walki w bliskim kontakcie ta sama ręka piłkarza nienaturalnie się wygięła i już upadając na ziemię pokazał, że odczuwa ogromny ból właśnie w stawie łokciowym i ciężko jednoznacznie określić, która z wymienionych akcji doprowadziła do urazu. Fakty są jednak takie, że zawodnik nie był w stanie kontynuować walki, dzięki czemu Zbigniew Bartman zanotował drugie zwycięstwo we freakowej klatce. Augustyn po walce wstawił zdjęcie rentgenowskie ręki, na którym widać wyraźne złamanie. Zaraz po byłych profesjonalnych sportowcach w klatce pojawili się bohaterowie wielkiego rewanżu, czyli Marcin Najman oraz Adrian Cios. Przypomnijmy, że pierwszy pojedynek zakończył się dyskwalifikacją El Testosterona po serii nielegalnych ciosów w tył głowy i dość szybko widzom mogło zdawać się, że przeżyją tak zwane déjà vu, ponieważ Cios po raz kolejny obalił Najmana, a ten znajdując się w niewygodnej pozycji uderzył go kilkukrotnie właśnie w tył głowy, bo Adrian ostatecznie wrócił do pojedynku. Już chwilę po wznowieniu walki Cios znalazł się w dosiadzie, jednak Marcin mocno dociskał jego głowę do swojej klatki piersiowej i po raz kolejny poczęstował go kilkoma ciosami w tył głowy, co spotkało się z bardzo głośnym protestem influencera, a także kolejnym przerwaniem starcia i kolejnym minusowym punktem dla cesarza. Po taninie Marcin Najman po raz kolejny uderzył Adriana Ciosa w tył głowy i starcie zostało przerwane, a El Testosteron zdyskwalifikowany. Marcin nie mógł pogodzić się z tą decyzją, głośno komentował pracę sędziego i nawoływał kibiców zgromadzonych w studiu do wulgarnych okrzyków w stronę Ciosa, co spotkało się z ich aprobatą. Po raz kolejny zaznaczył też, że czuje się zwycięzcą starcia. Innego zdania był oczywiście jego oponent, który uznał faulę Marcina za oznakę słabości i braku pomysłu na pokonanie go w uczciwy sposób. To jest ta sama sytuacja co z Kasiuszem. Wyszedł, wiedział, że nie ma szans tej walki wygrać, więc jak był w sytuacji kryzysowej, to co mógł zrobić? To co robi Marcin Najman, spierdalać z walki jak potrafi, a tylko tak potrafi. Po walce Adrian Cios wyzwał też do walki Pawła Jóźwiaka, który przyjął propozycję i zjawił się w oktagonie, gdzie doszło do małej szarpaniny. Kiedy emocje już opadły, Marcin zarówno w wywiadach, jak i w swoim odcinku na YouTube'owym kanale oznajmił, że nie ma pretensji do sędziów i przyznał, że doszło do kilku nielegalnych uderzeń z jego strony, lecz w dalszym ciągu nie poczuwa się do winy, twierdząc, że to jego rywal szukał okazji, aby móc się podłożyć i z premedytacją z nadmierną wrażliwością reagował na nielegalne ciosy. Marcin tłumaczył także, że chciał po prostu zlać Adriana i miał problem w opanowaniu emocji ze względu na olbrzymi ładunek negatywnych odczuć w stosunku do rywala, który wyrządził mu w ostatnim czasie wiele krzywdy. Swoje bezwzględne ataki Marcin argumentował również tym, że jego rywal przed walką wprost zapowiadał, że z premedytacją będzie go faulował, m.in. kopiąc w głowę czy krocze, w związku z czym on również podszedł do tej walki ze zdwojoną agresją i gotowością. Oglądałem ten pojedynek. Marcin, faulowałeś, sędzia cię upominał. Czemu się nie powstrzymałeś dalej przed tymi faulami? A on się powstrzymywał, jak mnie uderzył z partyzanta? Ale ja tam nie wyszedłem uważać, tylko wyszedłem się napi***lać,
z człowiekiem, który zrobił mi krzywdę, rozumiesz to? Ja nie poszedłem tam faulować. Tam oczywiście były ciosy, które były ciosami faulującymi w tej walce. Tutaj jakby tego nie zamierzam negować, ale to przecież on był w pozycji dominującej, w pełnym dosiadzie. I on w pełnym dosiadzie, zamiast mnie napierdalać z góry, on krzyczy w niebo głosy: ała! No przecież to jest kabaret. Ale on za każdym razem, kiedy tylko widzi możliwość, aby walka została przerwana, on to robi. Najman dodał, że nie zamierza toczyć już z Adrianem trzeciego pojedynku i chce zamknąć jego rozdział oraz zapowiedział, że z racji 5 pojedynków, które stoczył w tym roku, potrzebuje teraz chwilę odpoczynku. W kolejnym pojedynku w klatce stanęli naprzeciwko siebie bohaterowie main eventu, który z powodu olbrzymich emocji związanych z kolejnymi starciami został przesunięty nieco bardziej w głąb karty. Mimo że faworytem pojedynku był Kuba Wawrzyniak, to zauważalna była u niego debiutancka trema i delikatne napięcie organizmu, w związku z czym to Tomasz Hajto agresywniej ruszył na swojego rywala i wywierał na nim presję. Dość szybko podczas wymiany Wawrzyn bardzo nieprzyjemnie włożył Gianniemu palec w oko, po czym były obrońca m.in. szalkę z grymasem bólu padł na deski oktagonu. Tomek potrzebował dłuższej chwili na dojście do siebie, jednak charakternie nie szukał wymówek i wrócił do pojedynku. Od tej chwili zaczęła jednak zarysowywać się przewaga po stronie młodszego zawodnika, który był skuteczniejszy w wymianach i jeszcze przed końcem rundy soczystym prawem posłał Tomka na ziemię i byliśmy świadkami pierwszego liczenia. W drugiej odsłonie starcia wyraźnie rozkręcony i przyzwyczajony do otoczki Wawrzyniak przejął całkowitą kontrolę nad pojedynkiem. Jego dominacja w wymianach poskutkowała kolejnymi dwoma liczeniami, które odebrały Hajcie chęci do walki na tyle, że za drugim razem nie chciał już podnosić się z desek oktagonu i Kuba zanotował zwycięski debiut we frikach. Obaj panowie po walce oddali sobie szacunek i przyjęli sporą porcję braw od zgromadzonej w studiu publiki, która doceniła sportowe podejście, charakter i wolę walki zawodników. Ponadto w opinii sporej części widzów był to najciekawszy pojedynek gali Santa Cloud. Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. W końcu w klatce pojawili się bohaterowie bardzo głośnego i długo ciągnącego się konfliktu Bad Boy oraz Wielki Bu. Jednak to, czego byliśmy świadkami, zapisze się w historii polskich freakfightów złotymi zgłoskami, bynajmniej nie z powodu wysokiego poziomu sportowego starcia. O ile Załęcki od początku walki był całkiem aktywny i starał się zaskoczyć Bułę swoimi zamaszystymi cepami, a także wysokimi oraz niskimi kopnięciami, o tyle szybko okazało się, że nie jest on w stanie zbyt mocno zagrozić swojemu rosłemu oponentowi, w związku z czym najwzwyczajniej w świecie zaczął się wywracać praktycznie po każdym pojedynczym ciosie. Podczas tego starcia byliśmy świadkami flikowego rekordu, jeśli chodzi o liczbę upadku na deski oktagonu. Załęcki leżał na ziemi łącznie aż 22 razy, wywracał się zarówno po celnych, jak i niecelnych ciosach Buły, a także pod wpływem jego naporu do przodu, czy nawet po próbach wyprowadzania własnych ciosów i kopnięć. Dla przykładu Alan Kwieciński podczas walki właśnie z Denisem na gali High League 2 był na deskach 14-krotnie. Masiak nic nie robił sobie z zachowania Denisa i cały czas naciskał do przodu, jednak nie było nam dane obejrzeć nawet zalążka płynnej walki, ponieważ Torunianin upadał na ziemię najpóźniej kilkanaście sekund po poprzedniej wywrotce. Sporym zaskoczeniem była również postawa sędziego, który pozwolił Bad Boyowi przewalczyć w ten sposób całą rundę. Już na początku drugiej ostrzegł jednak Załęckiego, że kolejne upadki poskutkują przerwaniem pojedynku, co stało się już po chwili, ponieważ Denis ani myślał wdawać się z Masiakiem w dłuższe wymiany, a dodatkowo zaczął wyraźnie kuleć na jedną nogę, sugerując jej uraz. Ostatecznie po kolejnym upadku z rzędu Denisa sędzia przerwał pojedynek, który zakończył się w atmosferze skandalu. Postawa Denisa w walce była o tyle zaskakująca, że przed pojedynkiem, podobnie zresztą jak przed swoimi poprzednimi startami, wielokrotnie zarzekał się, że nie zrobi ani kroku wstecz i będzie szedł na ostrą wymianę od samego początku. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jego deklarację. Załęcki w wywiadach po walce chyba pierwszy raz w swojej freakowej karierze w pewnym sensie posypał głowę popiołem i nie szukał wymówek, oddając wyższość sportową rywalowi i wprost informując, że ma problemy natury mentalnej i nie radzi sobie z presją, przez co nie potrafi pokazać swoich umiejętności w oktagonie, w związku z czym planuje zrobić sobie dłuższą przerwę i udać się do specjalisty, który pomoże mu, kolokwialnie mówiąc, ułożyć głowę. Nie ma sensu zgadzać na kontuzję, siadła głowa na ulicy, jest wszystko w 100% walki zawsze do końca, wszystko zawsze wygrywam. Wychodzę do klatki i nie wiem, co się dzieje, muszę iść chyba do psychologa sportowego. Presja ludzi, myślę, że mnie zjada. To, co uczy się na treningach, na sparingach, nic nie wychodzi, zamyka się tam sobie, nie ma co tutaj robić siebie kogo, muszę iść wyleczyć, bo to, co robię w klatce, jest po prostu słabe, czuję się z tego wstydzę, myślę, że to presja ludzi mnie zabija, ten cały hejt, myślę, że mój każdy błąd ludzie czytają, później mnie hejtują, jedni na mnie kibicują, dużo co na mnie liczy, pół roku robię sobie przerwy, odczytam nawet rok czasu, dopóki łepi nie wróci tak, jak jest na ulicy, wrócę dopiero wtedy, kiedy będzie czas, czy za pół roku, czy za rok, weź te pieniądze, nie będę robił więcej wstydu. Od ostatnich 2-3 edycji wchodzę do klatki i wyłączam się kompletnie. Zwycięzca pojedynku również był bardzo niezadowolony z przebiegu starcia, którego nawet nie określał mianem pełnoprawnej walki,
kija swego rodzaju teatrzykiem i obrazą dla sportu. Buła nie ukrywał swojego zażenowania oraz niedosytu wynikającego z postawy swojego rywala, informując, że utwierdził się on w przekonaniu, że Denisowi brakuje serca do walki, a zasady, na które się powołuje, takie jak honor czy charakterność, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ale mówiłem, że to jest ciota, nie? Temat Denisa Zełenskiego jest zakończony w twoim życiu chyba, co? Nie jest, kurde. Dalej jest z nami plugawą mędą, bez zasad i honoru. Denis Załęcki i Natan są chuligańsko na tym samym poziomie moralnym, mentalnym i bojowym. I ja bym tylko chciał zasugerować, żeby wynagrodzenia za oba skecze przeznaczyć jakiś szczytny cel charytatywny, bo no, nie może tak być, kurde, bo to urazi nawet widownię, nie? Buła dodał, że już przed pojedynkiem przy okazji spotkań z Denisem widział w nim strach i obawy oraz spodziewał się z jego strony krzywych zagrywek w walce. Zwrócił się on także do przedstawicieli kiboli Alany Toruń z zapytaniem o ich stanowisko na temat postawy Denisa jako osoby, która się z nimi utożsamia. Ja bym chciał teraz usłyszeć oświadczenie grupy kibicowskiej, na którą się podszywa lub z którą się utożsamia, skoro były takie oświadczenia, że jest to kibol takiej groźnej grupy, to chciałbym usłyszeć oświadczenie lub jego kolegi, czy to jest w porządku, czy to jest charakterne zachowanie, czy to jest groźna Elana, ani kroku wstecz. Wołana do tablicy ekipa kibicowska dość szybko postanowiła zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko dotyczące przynależności Denisa do szeregów jej grupy. Jak wynika z oświadczenia, które pojawiło się na facebookowym profilu elanowcy.pl Elana Toruń, Denis faktycznie niegdyś reprezentował młodą Elanę jeszcze za czasów walk na Gromdzie czy Wotorę, jednak wszystko zmieniło się w momencie, kiedy m.in. z chęci zarobku i zapewnienia godnej przyszłości swojej córce wszedł w świat free fightów oraz stał się rozpoznawalny w całej Polsce i to wówczas odbił od świata kibicowskiego. Jak czytamy dalej, na dzień dzisiejszy jedyne co łączy Denisa z Elaną to jego tatuaże, wspomnienia i kilka prywatnych kontaktów z osobami od nas. Powyższą treścią chcemy jasno dać do zrozumienia, że Denis obecnie nie jest już reprezentantem naszej ekipy i nie chcemy, aby jego walki, wywiady i działania prywatne były kojarzone z grupami kibicowskimi Elany Toruń. Gdy wydawało się, że tego wieczoru nie może nas spotkać już nic bardziej kontrowersyjnego, nadszedł czas na ostatni pojedynek gali. Wszyscy myśleli, że w związku z widocznym urazem nogi Załęckiego do starcia z Natanem Marconiem wyjdzie Denis Labryga i panowie zmierzą się ze sobą w innowacyjnej w polskich warunkach formule walki przy stole. Tymczasem ku zaskoczeniu wszystkich Bad Boy zgłosił gotowość do walki i pojawił się w oktagonie. Warto zaznaczyć, że Marcon jeszcze przed wejściem do oktagonu stoczył kilka konfrontacji, gdyż według relacji koledzy Denisa grozili mu w szatni, a później został zaatakowany przez trzech kibiców na trybunach, wśród których miał znajdować się m.in. Remi Gruchała, a więc inny zawodnik Cloud MMA i prywatnie kolega Denisa. Co więcej, Natan na ostatnie chwile przed swoją walką wstawił ciekawe Instastories, na którym zlikował, że Denis Załęcki dostaje pieniądze za każdą sekundę walki z nim i ma w kontrakcie zapisany zakaz mówienia o tym publicznie. Jeśli wersja zdarzeń Natana jest prawdziwa, to najpewniej pieniądze były głównym motywatorem do tego, by Załęcki pojawił się w oktagonie pomimo widocznego urazu nogi. W momencie, gdy Natan również zjawił się w klatce i wszyscy oczekiwali prawdziwej jatki, tuż po gongu rozpoczynającym starcie zasygnalizował on uraz kolana, położył się na ziemi i odklepał w maty, sygnalizując poddanie. Taki rozwój wydarzeń niesamowicie zdenerwował Załęckiego, który ruszył w jego kierunku w celu wymierzenia mu sprawiedliwości i w oktagonie pojawili się ochroniarze. Na to wszystko do klatki niespodziewanie wparował jeszcze Denis Labryga, który przeskoczył przez jej obramowanie i wylądował na jednej nodze, by samemu zemścić się na pierzastym, lecz ochrona zdążyła zainterweniować. Jakby tego było mało, Natan w trakcie awantury został także lekko uderzony z zaskoczenia przez kolegę Denisa, a więc Szachtę, którego poznaliśmy na ostatniej konferencji, a następnie chciał wskoczyć do oktagonu, lecz ochrona była czujna. Chwilę po zakończeniu walki federacja wstawiła oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała, że nie uznaje walki Natana Marconia z Denisem Załęckim. Alexi Chaplin w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego zapytana o to, czy Natan dostanie wynagrodzenie, odpowiedziała twierdząco, a wcześniej zaznaczyła, że wedle jej osobistej opinii zasługuje on na część wypłaty ze względu na wartość marketingową, jaką wygenerował przed galą. Część wynagrodzenia uważam, że jest mu słuszne, można tak powiedzieć, za to, że zrobił nam robotę na konferencjach, zrobił szum, więc jakieś wynagrodzenie mu się należy. Okej, a myślisz, że
reszta się z tobą zgodzi i faktycznie dostanie te pieniądze? Myślę, że dostanie. Świeżo po wyjściu z oktagonu Nathan, nawiązując do wcześniej przytoczonej informacji, według której Denis dostaje pieniądze za każdą sekundę walki, oznajmił, że to właśnie dlatego postanowił on od razu odklepać, aby po prostu nie dać mu zarobić. Zdiagnozował on także intrygę w poprzedniej walce Denisa z Wielkim Bull. Dogadał się, że symulował kontuzję, gadał w szatni, posłyszałem i go dogadał się, jedna sekunda, to jest w***e kasy dla niego, także mu w dupę, nie dam tym prawie nijaką zarobić, a oni udawali k***a kontuzję i dogadali się specjalnie, bo wszystko k***a słyszałem, mamy kamerkę, wszystko jest k***a nagrane, jebać k***a. Chciał na mnie zrobić kasę i wiecie co zrobi? K***a zrobi. Co więcej, Nathan chwilę później napomknął, że chodzi o kwotę 10 tysięcy złotych za każdą sekundę walki. Nie mam k***a zrobić kasy, jedna sekunda to jest k***a 10 tysięcy dla niego, p***a. Nathan postanowił nie udzielać żadnego innego wywiadu po walce, informując, że przedstawi całą prawdę o pojedynku na swoim nowym kanale YouTube, jedynie na Twitterze. Prześmiewczo ubolewał nad swoją w cudzysłowie skontuzjowaną nogą, pisząc: jadę do szpitala z nogą, módlcie się za mnie, mam nadzieję, że uda mi się wrócić do sportu. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że jest to rzecz jasna kontynuacja trollowania ze strony Nathana. Nathan rzeczywiście dzień po gali opublikował zapowiadany materiał, jednak była to raczej pozakulisowa relacja jego ostatnich frikowych poczynań, a nie jak to zapowiadał cała prawda o jego walce. Nie zabrakło tam jednak dość ciekawej informacji, według której zarówno on, jak i Denis mieli nie zarobić ani grosza w przypadku, gdy walka potrwa mniej niż 10 sekund. Ja pieniędzy nie dostanę za walkę, jeżeli w 10 sekund ona nie potrwa, nie? Tak samo Denis. Dlatego wiecie, że są wartości ważniejsze niż pieniądze. Denis się wam do tego nie przyzna, bo on zawsze mnie wykorzystał. Może być zabawnie. Let's play a game! Denis Załęcki z kolei wstrzymał się od komentowania tego, co się stało w walce z Marconiem. Chyba nikt się tego nie spodziewał. No nikt się nie spodziewał, że no jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wszedł i od razu odklepał. Nie, no, tego nie widziałem, ale nie chciałbym już więcej o nim gadać. Bardzo zależało ci na tym pojedynku, żeby jednak mimo wszystko skarcić go za to wszystko, co powiedział na konferencjach? Nie chcę nawet o tym myśleć, wiesz, nie mam na to głowy. Z kolei niedoszły przeciwnik Nathana, a więc Labryga, był chyba najbardziej zdenerwowanym i zawiedzionym zawodnikiem piątkowego wieczoru. Denis nie ukrywał swojej złości wynikającej głównie z braku możliwości dania Nathanowi lekcji w oktagonie, a upust swoim emocjom dał na wywiadach m.in. na kanale MMA Bądź na Bieżąco czy Koniec Sport. Głogowianin wyraził swoje niezadowolenie z tego, jak potraktowała go federacja, nie dopuszczając go do walki z Nathanem i nakładając na niego karę, bardzo krytycznie wypowiedział się o postawie Załęckiego w oktagonie oraz ostro odpalił się na widzów, którzy chcą oglądać Marconia i podoba im się jego zachowanie. Wy widzowie, jaki wy macie szacunek do siebie? Chcecie takie coś oglądać? Za to płacicie? To się w głowę. Jeden tam z drugim, ten co wypisuje takie komentarze, to równie dobrze jakiś z nim, coś jest nie tak, taki z wami. Ale to nie było... płacicie za coś, co w ogóle nie wzbudza emocji. To co to było? Ja wzbudziłem emocje, bo ja go chciałem rozbrać skacząc ekstremalnie w klatkę. Załęcki, proszę, jeden jegomość. Zaczynamy. Nagadał charakternie, chuligan to, tamto i co? Przejdziemy właśnie okay, do tego. Ja mówię teraz. Przepraszam. I co? Kładł się człowieku, podkładał się, co to ma być, chłopie. Zero klasy, zero stylu, zero niczego. Ale wkurzony jesteś za to, że nie odbyła się ta walka? Ogólnie za to, że mnie ukarali minus 50% z wynagrodzenia, teraz mi się nie odbyła walka i ogólnie to... charytatywnie tu przyjechałem. Mocno poirytowany Labryga był też dość opryskliwy wobec dziennikarzy i dwukrotnie przerywał wywiady. Ten z Wielkim Bull pokazał, że jest mięczakiem, ten to w ogóle nadaje do jakiegoś kabareciku dla chorób umysłowych. I tyle mam do powiedzenia. Kończę ten kurwiat, bo już mnie to wkurwia. Ludzie, weźcie kurwa się, pi***nijcie w głowę i zacznijcie normalnie myśleć, kurwa. Skończyłem rozmawiać, na razie. Top 10 nokautów na galach UFC i KSW w 2023 roku. Zapraszamy do oglądania nowego formatu na zaprzyjaźnionym kanale MMA Info. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!